Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witamy was razem z Mangetsu w kolejnym odcinku z Terrarii. No witamy tutaj z Ryfkiem w Druid Class i Terraria i w ogóle na modach jesteśmy i tak Druid dalej. Druid Class i Terraria. I człowiek Terraria. Wszystko, człowiek Ryfek. Człowiek Ryfek. Dobra, no tak. Czy masz coś na początku pokazania widzom? Bo ja dwie rzeczy nowe zrobiłem. O, no to kto pierwszy pokazuje? To może ja pierwszy pokażę. No dobra, proszę, byłeś... proszę. Mam tutaj Shade Wooda Stave, jakiś nowy i mam zbrojkę w ogóle z Shade Wooda, ona może być dobra. I co tylko... ten Stave robi? Weź tym, zaatakuj. Już. Znaczy on jest słaby, bo on jest z drewna tylko, ale może mi pomóc później, bo on jest materiałem, wiesz? A on nad tobą to coś przywołuje do ataku? Tak. A, i takim mieliśmy. No, Jezu, nie poszedłem na... Słaby dosyć. I mam nową zbrojkę, ona może być ciekawsza, bardziej mnie interesuje z tego wszystkiego. Obrony jest więcej. Jezu, jak ty wyglądasz śmiesznie. No, tak trochę taki ciemny jestem, czyli budowy. Jak ten wilczur. I to jest kolejna zbrojka pod Seed Buggy, czyli właśnie pod to, a ja właśnie bardziej jestem pod Stave. A to jest OP w ogóle, podobno, te Seed Buggy. Pod to jestem. Pisali twoi widzowie. No dobra, i oprócz tego mam jeszcze do zrobienia przywojewaczki, ale to może później tutaj człowiek Ryfek może się bardziej wykazać. Tak, ja mam z tego wilczura Evisceration, no takie close'y, które mega szybko biły, mam bardzo duży damage, no mam 24 damage, a jak na taki etap gry i takie szybkie ataki to jest sporo. Mam te dwie części miecza, które znaleźliśmy, teraz znalazłem. I ja się ulepsza w Rusty z Weihandera, to jest dosyć słaba broń, taka zwykła, taki mieczek drewniany. Ale jego się później ulepsza w Zweihandera, który bije 128 obrażeń. Ale to dopiero po solsach sprawdziłem. I co ciekawe, najbardziej chyba ciekawe, Star Cannon, który normalnie strzela gwiazdkami, nie? Jego zmienili chyba ostatnio, że on strzela częściej. Zmienili kiedy? Co? Jak? Gdzie? Tak, że on teraz ma very fast speed. I 58 tylko obrażeń, ale, no. Ale to na modach zmienili, czy nie, gdzie? Nie, normalnie, w Terrarii. Pierwsze słyszę. I z niego robi się Starillery, artylerię, która, stary, to ma 246 range damage. Robię to z Illegal Gunparts i Star Cannona. Nie mam zielonego pojęcia, czym to strzela, bo nie jest napisane, że strzela gwiazdkami. Ciekawe. Strzela gwiazdkami, bo nie mogę strzelać, a jak wezmę gwiazdki? Fallen Star. Tak, mogę tym strzelać. No, 246 range damage'a, także... Ciekawie dosyć. Czekaj, ty to zrobiłeś? Tak. O kurde, pokaż mi, jak tym strzelasz. No to jest... Wow, ale tylko, fajne. Tylko, że to, no mówię, ma snail speed, ale zadaje 246 obrażeń. No to jest średnio, mam tylko 69 gwiazdek, ale... Ale może nie będzie takie złe. Wiesz co, ja zrobiłem już dwie przywojewaczki. To jest niby materiał, ale sprawdziłem, z tego się po prostu cofa z powrotem do Star Cannona, więc... Zrobiłem dwie przywojewaczki. Pierwsza jest The Keepera, a druga jest od Hypofima. To się robiło w Crimson Altarze, więc już żeby nie tracić czasu, Hypotema. To tam sobie podbiegłem. No, coś takiego. Ale to oczywiście nie koniec, bo tu jest jeszcze do zrobienia przywojewaczka coś takiego. Jakiś niestabilny kryształ. I czy coś jeszcze? Aha, mamy questy do oddania w ogóle. Mieliśmy się przywitać na oceanie z tymi rekinami tam. Tak, a to nie mamy tego do oddania z rekinem, ale to na skóry mamy, to oddaj to na skóry. Skóry mamy, tak, oddam na skóry. Bo na rekiny jeszcze nie zrobiliśmy. Adventurer Loot Box. Mogę to otworzyć sobie right clickiem i wow, itemy, iron coiny dostałem. Reflective copper die, zegarek dostałem nawet i kości. Kości przed dungeonem, fajnie. U niego za Iron Coin możesz kupić ten Adventurer Crystal, który cię teleportuje do losowego miejsca. A za ile? Za 5. A wiesz co, teraz jest kolejny quest, miałem przynajmniej przed chwilą. Nie wiem, czy mi się to wyświetliło, nie mam już, a miałem przez chwilę, żeby zrobić chyba złote jabłko i to się robiło, z, nie wiem, czy pamiętasz, z 20 A my mamy złote coinów. Jabłko. I jabłka, zrobiłeś? Nie, wydaje mi się, że mieliśmy złote jabłko skądś. A ja on ciągle u niego... Ja mam ciągle u niego ten quest na Shark Stomach, nie? Więc stomach, no. Więc ciekawe. Czy będziemy cokolwiek robić z jajek, stary? Jezus, ale mi się zacinasz jak robot Ryfek tak trochę, wiesz? Czasami. Teraz no tak możliwe. Jak powiedziałeś u mnie. Coś możliwe, wow. Że mam z netem. A teraz? No, znaczy teraz jest okej, okay, ale tak raz na jakiś czas coś chrupnie, no nie przeszkadza aż tak, myślę. Wiesz co, czy będziemy ja jeszcze... coś robić z jajek? Jajek? Tak, z jajek. Z jajek to raczej już nie. A więc Dauto Trasha ląduje.
z jajek. Autotrash, dziękuję, w końcu. Pozbędę się ich. Aż takich nie lubiłeś? Już mnie denerwuje, to daj spokój, położyłeś ten kurnik nie wiadomo po co. Kurnik. No a co to jest? No kurnik! A czemu to jest tak nierówno w ogóle? To miałem zrobić, zapomniałem. Nie wiem, samo się zrobiło. Ja z tym nic nie ruszałem, już to od paru odcinków jest w ogóle. Widzę. Stary, w ogóle mamy tego Antlion Dola, Antlion Queen możemy bić. Nie możemy, bo trzeba Queen Bee najpierw ubić. Aha, no tak. To może ktoś na Queen Bee pójdziemy niedługo. No może pójdziemy, ja ci jeszcze rzucam obsydian, dlatego że mówiłeś, że tam... A właśnie, Elevator wykopaliśmy, też warto o tym wspomnieć ludziskom. Cały Elevator tutaj. Tak, cały Elevator wykopaliśmy, w międzyczasie jeszcze masę, naprawdę masę zrobiłem. Wykopałem, ojej, jak się nazywa? Obsidium Ore wykopałeś? Tak, tylko że to się robi w... W tym Hellforge'u. Hellforge? Hellforge, tak? Chyba w tym piecu tak. Ognistym. Piekielnym. I w sumie możemy nawet iść do piekła, żeby sobie go zawinąć, jakbyś chciał to zrobić. Tak samo z tego, z tych obsidian barów i... Ale tak nie zrobimy size breaki, bo musimy zabić tego bossa. Z tych Ragnara, obsidian barów no. Możemy przebywaczkę bossa Ragnara. To może no najpierw właśnie. Tych bossów innych ogarnijmy. Tego no lodowego tak, najpierw... Tak. Ogarniemy sobie bossów. Ja ci dałem wszystkie przywojewaczki chyba już. Tak. Trzy przywojewaczki dałem ci. I musisz sprawdzić co, kiedy tak się przywołuje. No na lodowym biomie po prostu jest napisane. Który? No co? Ale no bo to chyba... Hypotema. Aha. Znaczy nie wiem czy na lodowym, ale no, tak mi się wydaje, skoro to jest taki lodowy boss, więc lepiej nie ryzykować gdzieś indziej. Ja bym tutaj zrobił szybką platformę i tu się z nim pobił, co? No dobra, możemy chill zrobić platformę. Chill leaf wyleciał w ogóle z tych. No. Chill leaf roll. Liście. Zdrowie leczy, ale fajne. Provides immunity to lava. Ale kozak, ale to jest sekundy. Chyba 9 odcinek, a ty się teraz zorientowałeś, że wypadają liście z drzew i z nich się robi cały czas jakieś rzeczy leczące. Znaczy ja wiem, że wypadają, ale nie wiedziałem, że z tych są inne liście. Pierwszy raz wykopałem te drewno w ogóle. Cały czas coś było. To się nagrywa? Nagrywa się, dobrze. Na taką wysokość Bury starczy? Wood. Ta, a tylko jedną czy dwie? No jedną, no kurczę. Szczerze okay. To ja bym się tu nie starał przy tym aż tak. Tylko może bardziej w prawo, bo w lewo są domki, żeby brzydko nie wyglądało. No. Owl feather. Tak... O, ty zobacz. Co mi wyleciało? Co wyleciało? Nowy pet, zobacz. O, faktycznie, to ci chyba z tego drzewa wypadło. Albo z dzika. Bo dzika zabiłem. Boara. Bo... To co, bijemy? Tak średnio mi się podoba. Tak, tylko jeszcze te... się rondel rywka przypomniał tutaj. Jak patrzę na to. Na co? Na to tutaj, z tych platform, widzisz? Kiedyś żeśmy tak zrobili takie platformy przy... O tym... Jezu, tak! O mój Boże! To chyba to bardziej przy, było. Przy dungeonie, jak widzieliśmy no. Tych lunatyków czy coś. Chyba tak, albo jakiegoś bossa innego. Albo po prostu do tego to było, do skeletrona. Znaczy nie skeletrona. Ty, co to jest? Chodź! Sleeping Stones! Idę. What? O, faktycznie, Sleeping Stones. To czekaj, to bijemy. Ej, lubimy kamienie! Co to ma być? Jakie głupie. Lol. Aha. Okej. Okay. Jaka nie, muzyka! Muza. Dobra, wyciszamy. A to jest ta sama. No wyciszę. Wezmę ją na 5%, 4%. Dobra. Dobra, nie, wyciszę ją. Dobra, po prostu. To ja też. Ja robię. Bez ryzyka już. Bez ryzyka nie ma zabawy, słuchaj. Ale bo slash jakiś robi. Widzisz tam jakieś takie napisy? Tak, w ogóle strasznie dużo tutaj tych postek ma tak jakieś. Slash. Bum, 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 ram, pam, pam. Eagle Crest Golem, ale jak on mi przycina w ogóle. No mi tak też troszkę. Tak skacze, nie? No. Na lewo, prawo. Tego golemy jak tańczą. Tańczą na wietrze. Jak liście słoneczne, yo. Easy. No i tyle? Dobra. Włączam. A ja też airbaga nie dostałem. Włączam a ty? Muzyczkę. A sprawdzam już, czekaj. Ja również nie dostałem też airbaga. I tam tylko z no niego to mam. Co to za tyłek z tego bossa? Ancient Pebble. Przywołuje latający kamień, aby dla ciebie bił. O, ciekawe, ty, to jest jak ta sfera! Ale kozak, to jest jak ta sfera z... Jaka sfera? Sfera Ebasta?
Death Sphere? A, Deadly Sphere. Coś takiego, no. Eye of the Eagle Crest Golem, materiał. Ancient Slingshot, range damage, strzela pewnie kamieniami. A nie, to nie ma amunicji, nie zużywa. Mam slingshota, który ma nieograniczone ammo. Aha, i nie wiem, czy widzowie widzieli, ale tam był przed chwilą kultysta chickenowy i mi wypadła przywoływaczka znowu tej armii, ale jej nie przywołujemy za nic. Ja podziękuję. Ja ej, z tym się kozak ci powiem ten slingshot, on mega dużo bije. A nie, to jest 4 range damage, nieważne. 4. Ale nie, jak naładuje, to bije po 60. Dziwne. Ancient Stone. To jest wszystko, co mi z tego wyleciało, a co można z tych rzeczy zrobić, już sprawdzam. Z Ancient Stone'a można zrobić jakiś piec specjalny, o jest. Dobra, widzę, że tego szybko nie dostaniemy, więc mnie to nie interesuje. Ja też chciałem ludziskom powiedzieć, że ten core taki można ulepszyć sobie u goblina za 1 koperu, więc to jest tak naprawdę darmowy defense albo co kto lubi. Fajna sprawa. Ancient Manipulator to jest ten najlepszy taki... No tak, z kultysty wypada. Aha, to oko tego golema jest do użycia dopiero przy Ancient Manipulatorze. Będziemy mogli przywołać jakiegoś ulepszonego tego Eagle Crest Golema. Dobra, aha. To i tylko po to było? Tak, tylko po to było. No i jaką stacyjkę do zrobienia, ale to też na później, więc... Teraz ja sobie reforżuję tutaj. Nie interesuje. Dobra, ja jestem gotowy, możemy tu już... A tam się z tym bossem lodowym. No właśnie, lodowym? Aha, no my tak nie wygląda. W końcu. No nie, no znaleźliśmy tego tylko. No właśnie, o, kurczę. O, co to wyleciało? Dobra, to już lecę do ciebie. Snowball tutaj. Cannon wyleciał. To syf. Widzę, że SMS-ki przychodzą tam. Tak, przychodzą. SMS-ki. Mogą być. No to zapraszam, to dajesz go. I później idziemy na następnych bossów, bo będzie noc. Dobra. Nie, jak hukiem wypuści. Shield mesh, dobra. Upalam. Hipotema, idzie. Chyba go biłem kiedyś. Ja go pierwszy raz chyba widzę. Chyba go kiedyś ujejciu. Biłem. Ujejciu. Co tu rywku zacina? Jak on mnie zeslałował? Trudnawy się wydaje, nie powiem. Mnie czasami jest taki powrót robota rywka. Robot rywek. Aaaa! Nadal był robot rypek? Znaczy, raz no na wiem, wiem. Coś mam dzisiaj z internetem. Także przepraszam widzów na twoim kanale. Jak chcecie słuchać obu youtuberów dobrej jakości, zapraszam na mój kanał oczywiście. Jak chcecie oglądać youtubera, który umie walczyć z bossami, to zapraszam na mój kanał. Ale w jakiej grze z bossami? A ty masz no tutaj prostą broń tam. Ta prostą broń. No soba, sama ci kieruje. A nie, no jest prosta. Ubiłem gościa. Dobra, jest treasure bug, super. Ja go chyba kiedyś biłem, on jest chyba z Enigma moda mi się wydaje, albo Shadow Ty Boar! Znowu Boar, Boar! Zabij Boara. Boar. Dobra, lecę. Frost Essence, tak to jest chyba z tego, Enigma moda, bo Enigma mod zawsze jak pisze damage czegoś, to jest z wielkimi literami, nie wiedzieć czemu. Ataki aktywują Frostburn plus 25% snowball damage. No takie średnie. Zbrojka. Tylko shield bary dostałem, nic więcej. No ja z tego moda nic nie chcę, to bardziej ty, dla ciebie wziąłem tego moda. Ten frigid pickaxe będzie nam potrzebny, bo z tych molten, które ja zbierałem i tego frigid pickaxa łączy się później na Frostburn pickaxe. Widzę, on ma 160% pickaxe power. Wydaje mi tak. się, że on jest już hard mode'owym kill-offem, wiesz? Tak, to na pewno, to na 1000% on jest hard mode'owy. No, Magmatic Crystal, Soul of Hot i Soul, cokolwiek to jest. A Frost Shardy masz coś? A, jest. Mam 3 takie. Mam Frost Shardy, właśnie Frost sprawdzałem Cannon to. Frost Cannon mogę zrobić, very slow speed. Very illusion standard. Damage, co to jest illusion? Jakaś no właśnie. Iluzjonisty? Jakieś dziwne. Są tutaj niektóre rzeczy takie... Pierwszy raz chciałbym coś takiego zrobić. Jest tutaj Mystic Damage. Nigdy Mystic czegoś damage. Tego nie widziałem. Mystic to jest klasa z Enigma moda, ale Ice Block, Snow Block i to. Nie wiem, czy jest rozwinięta. Jak ja ostatni raz grałem na tym modzie, to niewiele tego było. I jest napisane, strzela różne pociski zależne od mistycyzmu. I totalnie nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Ale zrobię ten miecz tylko po to, żeby go wytestować. Ice Block i Snow Blocki mi są potrzebne. A, oba mam. No. Dobra, jest. Co? What? Co? Ty nie widzisz z tym kijem. Ty nie widzisz tych co? Pasków wokół mnie? Nie. Ja mam wokół mojej postaci jakiś Lux, Vis i Mundus. Ej, jak strzelam... a to ci ładuje?
Bardzo wolno. Mundus. Mundus i Vix mam na maksa, a Lux już się wyczerpał i nie strzela pocisków. Ja coś czuję, że kiedyś chyba zrobię serię z tego Mistyka, tak samo jak Fistera. Nie, ja to, sobie to może daję spokój z tym. To jest bardzo dziwne. To zapraszam do mnie w przyszłości, jakby ktoś był zainteresowany. Może za 8 lat będzie. Dobra, to ja to wszystko zostawiam. I skoro nam się noc niedawno zaczęła, możemy bić Keepera. Tak jest, mam tutaj zegarek przy sobie i to jest fajne właśnie, że nam cały czas godzinę pokazuje, nie? I dobra. Noc się jeszcze nie zaczęła, za 5 sekund będzie. Aha, dobra. Już jest noc, tak? Nie jest. Teraz, no mam teraz dopiero bonus z tego. Dobra, zaczekaj, ja się wleczę z tym moim akcesorium. No właśnie super masz to akcesorium, że się tak leczysz. Co to kurde? 142 kryt jak stoję w miejscu, ja cię kręcę. No, czyli to ci daje to zniknięcie. Ciekawe ile z tego Starillery zawala. Czekaj, jak przyjdzie jakiś przeciwnik, chcę zobaczyć ile z tego Starillery. I to może zawala. Ja będę odciągał i brał na siebie fokus, a ty byś stał... Widziałeś 375. No? Widziałem, wywaliłeś nieźle. No dobra, postaram się. Mam jeszcze ten leczący kwiatek, który mnie leczy, gdy stoję w miejscu. Rybciu, mam dla ciebie prezent. Wyrzuciłem. Jesteś grzeczny. Dobra, przywołać? Tak, możesz przywoływać. The Keeper. Co to jest? Jaka morda głupia. Nie, jak to bije. Nie. Trochę mu z tego Starcanona wywaliłem. A widzę. Ej, to może nie mogę latać. Nie mogę latać. A, bo zdjąłem buty. Jestem inteligentny. Bo zdjąłem buty. Ty trochę mu wywaliłem z tego Starcanona. No to fajnie, że one-shotujesz wszystkich. Teraz rybak, dobra. Ole z tego rzeczy. Gatik War Axe, ale śmieszny wielki. Ej, a na druida coś masz? Bo to chyba właśnie ten. Nie mam. Ej, a widzisz ten Heart Insignia? Tak, się, właśnie czytam. Respawnujesz się z 75% maksymalnego zdrowia i bardzo dużym regen boostem. What? Ale fajne. Czyli co, możemy sobie raz zginąć? Tak jak to w innych modach było? Nie, chodzi o to, że jak się normalnie zrespisz, to się nie zrespisz tam z połową zdrowia, tylko z 3/4 i bardzo duży dostaniesz regen jeszcze po tym, więc możesz się od razu bić z czymś. Ja myślałem. Już myślałem, słuchaj. No to nie jest takie szybkie jak te moje klowy. Jakie to jest wielkie w ogóle, ty, jakie śmieszne. Ja cię kręcę. Dark Shardy, Magic tutaj jakiś, Staff of Fallen. Te Dark Shardy są potrzebne. Ja pamiętam to, te Lost Soul'e i te Dark Shardy się używało do czegoś. A podoba ci się moja maska? Czekaj. Taka może być. Ryj, taki krzywy. Dobra. Immune to Fall Damage, fajne, to są rzeczy do zrobienia z tego. Maksymalne życie o 50, Life Regen zwiększa jeszcze. Kozak. Max Number of Minions. Jak będziemy mieli wystarczająco dużo Lost Souli, to mogę zrobić cały set, ale wątpię, żebyśmy mieli tyle Lost Souli. No, ja też nawet mam tu set na druida z Lost Souli. Powiem ci. To słabo trochę. Skąd te Lost Soule w ogóle brać? Nie, no Robert! Podziemnych. Robert! No właśnie z tych takich Robertów, ale podziemnych. Jeszcze Staff of the Fallen. O, to jest jakie czarne, totalnie tego nie widać w nocy. Ja to sprawdzałem. Pociski samonaprowadzające. Taka smoła jakaś. Nie wiem, mnie to nie interesuje. A tę zbroję powinienem wziąć. Nie, nawet okej. Znaczy, bo to jest samonaprowadzające, bardzo jest podobne do tego twojego, wiesz? To jest... Tak samo wygląda jak to twoje. Też jest samonaprowadzające i też jest takim projectilem. Mega podobno do tego twojego. Ja powiem ci, że klikam w skrzynkę i dopiero po czasie mi się otwiera, rybciu. To wróży niefajnie w tym momencie. No możliwe, że mam coś z netem, przepraszam. Dzisiaj no tylko dobra. Tak na odcinku, następnym razem odpalę na kablu, żebym nie był robotem. My tutaj wybaczymy Rywkowi, nic się nie dzieje. Idziemy bić jeszcze ten niestabilny portal. Strange portal, dziwny tak, portal. Tak, możemy, tylko bym zostawił rzeczy. No dobra, no to chodź. I możemy jeszcze, jakbyśmy się uwinęli, bić tego Ragnara. Tylko on dopiero jest po Queen Bee, to ja tak... Ja Queen Bee też bym z chęcią zabił, bo z niej mam lepszego Blunderbussa. A, no myślę, że my ją dosyć szybko zabijemy z tym, co mamy, ale zobaczymy. No z tym Starillery co śmiesznie jest. Dobra. Dobra, no lecisz. Czekaj.
Ja nie wiem nawet, czy jakby granie z tym to nie jest do końca takie, wiesz, nie fair, bo to widzę, że to jest jakiś niezbalansowany przedmiot, ten stary. Ale stary, ja już mam 30 amunicji z tego. Wywaliłem no jedną czwartą amunicji, zaraz nie będę miał nic. Dobra, odpalam to, ten Unstable Crystal. No, Strange Portal. Idzie z podłogi, znaczy jest w cave'ach, nie wiedzieć czemu. Widzisz widzę, na mapie? Widzę. Zaklinowało to się tam i nie chce do nas przyjść. Aha. To czuje chyba. Czuje? No nie wiem, właśnie, czekaj. No nie, czuje. Jest, no, cały czas. Chodź, przekopiemy się, chodź. Dobra. Ja lewo. O, nad nami. Jest! Teleportowało się. U mnie było nie nad ma. Nami przed chwilą, strzeliłem to. Znowu zniknęło. Jest, tu, widzisz? O, widzę, jaka kupa. Dziwne to jest. No łatwe strasznie. Ale to jest, to był bossik, to był mini boss, który służył do innego bossa, wiesz? A, ja z tego dopiero nic nie dostałem. Ja mam przewojewaczkę, tego bossa, tego właściwego. Jakiś Xenomite Crystal. No to daj mi to i przywołam. Dobra. Przywoływać? Czekaj. No możemy. I to coś, jakiś storyline zaczyna. O, przywołał się. Przypomina mi Starbounda trochę. O, tą grę, w którą nie grałem. Grałeś. Trochę grałeś. Czemu to na mnie zapytałeś? Ile on mi wywalił z tego? Nie daj się tym trafić. Wiem. Umrzesz. Żeś mi doradził, powiem ci. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ryfek, ty tam poro... O, to ma drugą fazę! Dobra, ja się uleczyłem, padłem, super, niech do ciebie idzie. Dobra, odciągnij go. Szkoda mi było na nim zginąć po prostu. Albo padnij, co to Boże. Jest? On ma mało zdrowia, on ma bardzo mało zdrowia. Dobra, ciśniesz. Poświęciłem się dla drużyny. Tak sobie będę tłumaczył. Ojej. Infection no, wiesz, troszkę oszukałem, bo mimo wszystko się uleczyłem u pielęgniarki, nie? Ale widziałem, ja mówię, czemu cię to tam nie ma? No ja miałem tak mało HP, że nic więcej nie mogłem zrobić w tej sytuacji. Albo mi się wydawało, albo dostałem jednego strzała od niego i nie miałem nic zdrowia. Masz tutaj treasure baga? Gdzie? Gdzieś tutaj. A jest, tutaj. Mam. Xenomit Shardy i Necklace of Sight. Tak, ja to samo mam. Zwiększa wizję, fajne. Czemu nic na druidę nie ma, to jest ale widać. Druid. Nie będę tego używał. Xenomite Shard, co się z tego robi? Ja chcę coś na druida, tutaj to jest moc z druidem. O, jest z tego na druida przecież. Blooming Luck. Wszystko tu jest na druida, człowieku. Gdzie? No z tego Xenomite Sharda. O, faktycznie, tu na początku, ja to ominąłem od razu. Cobalt Sheet, Lucky Horseshoe i z tego robisz jakiś Grand Cimitry, no tu knockback, zarąbiste. To trzeba delikatnie zwiększa szansę na znalezienie dropów, co? No kogoś no, chyba porąbało. Fajne. Xenomite Shuriken, 54 obrażeń. U mnie jest Kunai Shuriken, u mnie jest po 66-68. No to przy Xenoforge da się robić jakiś Xenomite, tylko nie wiem jak się robi ten Forge. Xenoforge. Xenium Refinery, o Jezu, ile to jest rzeczy. A, i to trzeba w Mithrilowym kowadle trzeba ulepszyć z Hellforge'em, wygląda na to. Xenoforge, Forge z Xenomite. No. Tak, Mithril Anvil i Hellforge i to. A co to jest Vison? Bo tu jest ten Necklace of Sight. Vision, czyli wizja. Ale Vison jest napisany. Gdzie? No na tym itemku. Nie Vision. Vison, tylko dobra. Vison. Mi się z Vifonami kojarzy, zupki chińskie. Mamy 25 Vifon. Minut. Adasiu. O. Dobrze. Może co, na szybko zdążymy Queen Bee i tyle? Wiemy, jak gdzie zdążymy jest tam Queen dolecieć? Ja ci powiem, że chyba nawet zdążę tam dolecieć, bo ja mam kurczaka. A masz podkę teleportacji? Jedną mam. To ja ogarnę w bazie, a ty tam podleć, co? Dobra, no podleć. Kurczakiem podlecę. Szkoda, że on ma bardzo niski skok. Tak, no cóż. Coś za coś.
A co ty będziesz ogarniał w bazie? No wszystkie rzeczy zrzucę i tak dalej. Powiem ci, że bardzo dobrze, że mamy ten slot na skrzydła, bo mi już brakuje miejsca na akcesoriów. Gdy grasz na modach i tych akcesoriów dochodzi jeszcze, to słabo jest grać bez kolejnego slota. No, niektórzy są zdania, że ten mod za bardzo ułatwia, ale właśnie tak jak mówisz, na modach jest dużo tych akcesoriów. Na wanili to jasne, że ułatwia kosmicznie, ale tu aż szkoda tego, no nie masz czego używać po prostu, nie? No. Masz tyle nowych rzeczy, a nie możesz nawet się z nimi pobawić. To teraz pytanie, gdzie jest najbliższy ul? O, widzę. Tam na dole, po lewej stronie. U mnie jest po prawej. Znaczy, no. Może gdzieś tam jeszcze indziej, że ja nie widziałem. No nie wiem, czy mówimy o tym samym, ale... Chciałem zobaczyć, ile mamy Lost Souli w ogóle. 7 tylko! To my z tego nic nie zrobimy. Ale bez sensu, w ogóle strasznie trudno jest to trafić w cave'ach, nie? No właśnie nie powinieneś robić coś, znaczy nic z tych Small Lost Souli, bo z innych modów masz, wydaje mi się, że lepsze rzeczy za te ceny, a te Small Lost Soule też służą do mojej klasy. Tam no, do czegoś. Nie powinieneś, no bo ja mam z tego rzeczy, no to nie oczywiście, powinieneś. Oczywiście tam. Masz na przykład Enigma mod albo Shadows of Abaddon, te mod albo Antiaris i te mody wydają się dosyć spore w content. Tym właśnie dla Summonera i to, co by cię tam interesowało. Druid Getsu has connection. Lost Connection. No tego, to się nie spodziewałem. Szczególnie, że wiesz, że byłem już w dżungli, w ulu. Dobra, to mi się bardzo wydaje, fajnie. Że już możemy zakończyć, co? Bardzo fajnie, no, możemy, możemy. Chyba, że byś chciał... Minutka. Akurat zaczniemy następny odcinek od tego, od Queen Bee, a po niej możemy bić tego Antliona. No dobra, okej. W porządku. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo. Ale mam nadzieję, nie dasz mi bez wbić nawet do odcinka, nie dasz mi wbić? Żeby się pożegnał? Na co mam cię zapraszać, no? No przecież dobra, każdy wie, że jesteś. No dobra, no ja się czuję olany tutaj. No przepraszam, no. Mogę cię zaprosić. W menu głównym. Mogę cię zaprosić jak chcesz, no. Tylko muszę wejść online, a wtedy widzowie piszą. No dobra, to zakończmy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszkę było rywka roboty, ale ubiliśmy sobie 3 albo 4 bossów. Więc wydaje mi się, że to jest spoko wynik. No i czekajcie na następne odcinki, tak? Tak jest, niedługo znowu. Możliwe, że nawet jutro. To trzymajcie się i hej! Pa, pa!